Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, omnipotens sempiter ne Deus infirmitatem nostram propitius respice, atque ad protegendum nos dexteram tuam maestatis extende, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum, gloria tibi Domine. In illo tempore, cum descendisset Iesus de monte, secute sunt eum turbe multe, et excele prosus veniens adorabat eum, dicens, Domine, si vis potes me mundare, et extendes Iesus manum, tetigit eum, dicens, volo mundare, et confesti mundata est lepra eius, et ait ibi Iesus vide nemi seris, sed vade ostende de sacerdoti et oper munus, quod recepit Moises in testimonium illis, cum autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurio rogam seum, et dicens, Domine, Domine, puer meus iacet in domo paraliticus, et male torquetur, et ait illi Iesus, ego veniam, et curabo eum, et respondens centurio ait, Domine, non sunt dignus ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur puer meus, nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub mem milites, et dico hui, quad et vadit et ali veniet venit, et servo meo fac hoc et feci, audiens autem Iesus miratus est, et sequentibus sedixit, amen, amen, dico vobis non inveni tantam fidem in Ierusa Israel, dico autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent eum cum Abraham et Isaac et Jacob in regno celorum, fili autem regni eicientur in tenebras exteriores, ibi erit fretus et stridor densium, et dixit Iesus centurioni, vadet sicut credidisti, fiat tibi, et sanatus est puer in illa hora. Amen.
z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą, bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe i o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi, umiłowani. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Na trzecią niedzielę po trzech królach święty Kościół katolicki Matka Nasza czyta nam Ewangelię zapisaną u świętego Mateusza. Onego razu, gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed nim i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Obecną mszę świętą sprawuję w intencji Jagody, pierwszą rocznicę urodzin, o wszelkie Boże łaski, opiekę jej patronki i aniołów stróżów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, serdecznie witam towarzystwo, w zasadzie trudno powiedzieć, organizację monarchistyczną, która tak jak we Francji czy w innych krajach prezentuje i nawiązuje i prezentuje te wartości, które przyświecały Polsce, Królestwu Polskiemu, w szczególny sposób właśnie nawiązując do czasów królewskich, tutaj poczynając od Bolesława Dobrego, chodzi o koronowane głowy, poprzez Władysława Okietka, Przemysła, który zaczął zjednoczenie, jednoczyć Polskę na nowo. W jakimś pewnym sensie dokończył to Władysław Okietek, później jego syn Kazimierz Wielki. Polskę zastał drewnianą, a kiedy odchodził z tego świata, to była murowana. Takie wtedy już krążyło w obiegu powiedzenie. No i później przechodzimy do chyba najświetniejszego okresu w dziejach Królestwa Polskiego, w ogóle Polski, kultury europejskiej, do której Polska tyle wniosła, to mianowicie okres jagielloński.
święta Jadwiga Jagiełło, no i ich syn, później Kazimierz Jagiellończyk. Cała Europa była pod panowaniem, pod koroną polską. Nie największy, największy wtedy okres wpływu świętności z królewiczem świętym Kazimierzem, kardynałem Fryderykiem, Jagiellończykiem we Wrocławiu i broniącym do upadłego polskości klasztoru Cysterek w Trzebnicy, bo wtedy już była germanizacja na całego, a mniszki pochodzenia polskiego były więzione. No więc i później jeszcze przychodzi król sowiecki, największa chwała i sława. No więc do tych tradycji, stąd też właśnie tutaj serdeczne powitanie Jego Królewskiej Mości, przepraszam, że tak, króla Wojciecha Edwarda I i towarzyszącą mu świtę orszak. Otóż, moi drodzy, tam to się nawet bardzo dobrze złożyło, że mamy tutaj wizytę i tak dostojnych gości uczestniczących we mszy świętej, to jeszcze w tym rycie klasycznym. Otóż, co łączy i do czego, co potrzeba dzisiaj każdemu? Odrzućmy, odsuńmy na bok demokrację, tam różne jakieś dialogi, kompromisy i tym podobne. Aby dom dobrze stał, to nie jest takie ważne, czy to tam będzie styl barokowy, czy tam super nowoczesny i tak dalej. To jest, owszem, ale raczej od względów estetycznych. Natomiast najważniejszy jest fundament, a nawet nie tyle fundament, bo fundament to też trzeba z czegoś tam ułożyć, a więc jakiejś tam części, cegły, czy kamienia, czy innego materiału. Ale jest bardzo ważne, najważniejsze to jest co? Opoka, czyli teren to coś, na czym stoi fundament. Bo nawet jeżeli fundament będzie dobry, ale na tym, na czym on się opiera, będzie nie za bardzo, to po jakimś czasie pęknięcia pójdą wszystko runie. Otóż, moi drodzy, dzisiaj tylko o tym właśnie, tej opoce, tym czymś niewzruszonym, co po łacinie bardzo ładnie się nazywa stabilitas. Po polsku to nie za bardzo to się przekłada. To jest stałość, stabilność, ale to nie w języku łacińskim, to ma o wiele głębsze znaczenie niż to tu niesie tłumaczenie polskie. Otóż i tutaj posłużę się wojskiem. Aby armia była dobra, była po prostu no, silna, to nie zależy od ilości tego wojska. Powiedzmy. Czy nawet, powiedzmy, dobrego dowództwa naczelnego i tak dalej. Nie. Zależy od tej stabilitas. A ta stabilitas polega na czym? Że nie ma tutaj żadnego kompromisu, dialogu, czego tam jeszcze, jakichś tam rozmów i tak dalej, co by było, gdyby było, demokracji i tym podobne. Tam w wojsku, w armii musi to iść dokładnie w ten sposób, nie poziomo, bo się wszystko rozlecie, tylko musi iść pionowo, idąc od samego dołu, a więc szeregowi, tam te oddziały poszczególne od najmniejszych, coraz wyżej, wyżej, wyżej i na samym czubku u góry jest jeden, naczelny wódz. I oczywiście on ma armię do doradców, tam od tego i specjalistów i tak dalej. I to wszystko jak pajęczyna ogromna, którą nieraz widzieliśmy, nie? Ogromne ileś tam tych nici metrów, ale wszystkie prowadzą do jednej, która kończy się w pająku. I on sobie czeka. Jak gdzieś tam mucha wpadnie, on od razu wie, gdzie, co i jak. Tak samo i tu. To wszystko się zbiega i przychodzi do wodza naczelnego. I wódz naczelny wtedy. Tak, tak, tak. I rozkaz leci nie tam gdzieś, powiedzmy, rozchodzi się i tak dalej, bo gdyby, a może tego, a może takie, a może coś tam ten jeszcze, gdyby i tym podobne. Tylko idzie pionowo. Czyli rozkaz jest rozkazem. Nie ma dyskusji. I to między innymi jednym z elementów tego stabilitas, nie, czyli tej odgórności, niedowolnej odgórności, odgórności nienaruszalnej, niewzruszalnej i tym podobne. Między innymi jednym z tych elementów to jest morale.
i mówimy wojsko Pawła. A jeszcze jak ten naczelny jest jeszcze rzeczywiście też stoi na, powiedzmy, prezentuje sobą wewnętrzne morale, mówiąc w naszym wydaniu katolickim, idzie do Komunii Świętej, klęka na kolanach, bo tak jak kilka razy widziałem ministra Macierewicza swego czasu, nie, na kolanach, tam ktoś mu chciał nawet krzesło podsunąć czy klęcznik, proszę mi nie przeszkadzać. Przed Bogiem jest równy. No więc w ten sposób. Więc i tu się tworzy to, co przed chwilą opowiedziałem, morale. To jest siła. To jest siła, która dopiero po prostu, jakby można powiedzieć, uzewnętrznia się później w tej stronie technicznej wojska, czyli w różnego rodzaju broni, tam czy tych różnych wyrzutni i tym podobne. Ale najpierw musi być ta siła wewnętrzna. A ta siła wewnętrzna to oparta na przesiąknięta stabilitas. Góra idzie tak. Bo w przeciwnym razie koniec, wszystko się rozejdzie. Co tam dialogi czy kompromisy? I moi drodzy, tak jak tutaj w wojsku, to morale, tak samo tym bardziej, jeżeli chodzi o życie wewnętrzne, czyli sprawy wiary, moralności. I tutaj nawiązując do tradycji królewskiej, świętej Jadwigi Królowej, nie po tym Rogoszu, Wielkopolsce, bo później już tam był problem z jednym z możnowładców, no więc kiedy to wszystko już zostało do końca już wyczyszczone, uspokojone, wykończone, no więc ktoś tam do królowej się zwrócił, do królowej Jadwigi, że wszystko jest w porządku, przywrócony porządek, spokój, sprawiedliwość. A ona wtedy odpowiedziała takie znamienne słowa: a kto łzy wróci tym, którzy zostali pokrzywdzeni, płakali, płaczą jeszcze. A więc ta wewnętrzna stabilitas, wszystko jest ważne, porządek to tam i tak dalej, ale najważniejsze jest to, na czym cała ta budowla się wznosi. I tu taki przykład jeszcze z tego kościoła, że ta świątynia stoi, to, że można się było podkopać w latach 70. tutaj jeszcze uczynić ten dolny kościół, nie, bo nie było miejsca, trzeba było jeszcze szukać pomieszczeń. Można to było zrobić, bo świątynia nie jest z cegły, tylko jest z żelbetu cała lata, Niemcy lali. Ale co najważniejsze, więc że też dobre posadowienie na tego całego, tych fundamentów, ławy fundamentowej na dobrym, stabilnym gruncie. Stabilitas. I dlatego mogli zejść ileś tam tych metrów, prawie że do końca fundamentów, czyli do podłoża ławy fundamentowej. Więc, a cóż dopiero, moi drodzy, od strony moralnej, czyli sprawa wiary i moralności. Tu nie ma jakichkolwiek dialogów, tu nie ma jakichkolwiek kompromisów. Nie zabijaj, nie zabijaj. I w myślach, i słowach, i uczynkach. Koniec dyskusji, nie ma. Nie kradnij, więc nie kradnij. I nie ma dyskusji. Na czym tu dyskutować? I dlatego też jest takie znamienne. W 1967 roku, na początku już 1967 roku, moi drodzy, we Francji, akurat kiedy się cała ta, powiedzmy, tak zwane, to się wtedy mówiło postkoncilium, czyli te zawirowania posoborowe, szczególnie antysoborowe, zaczęły, nabierały coraz większego zamachu, rozmachu. Wtedy mianowicie w jednej z takiej regionalnej gazecie, tygodniku Urzutui, taki tytuł ten tygodnik nosił, ukazało się mianowicie taki artykuł. Bardzo mianowicie, to znaczy to artykuł pisany przez redakcję, a więc bez autora. I tutaj pozwolę sobie zacytować fragment tego artykułu. Mianowicie, zadaniem duchownego katolickiego jest przedstawianie, czyli głoszenie doktryny Kościoła katolickiego takiej, jaka ona jest w swej wiekuistej, odgórnej niezmienności, nieodmienności i odporności na wiry, burze i zawirowania, czyli fluktuacją permanentis tego świata, wiecznym zawirowaniu, nam, katolikom świeckim. A naszym, czyli katolików świeckich, zadaniem jest dostosować się do jej wymogów w myślach, słowach i uczynkach,
i w ten sposób budować życie polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturalne, rodzinne i jednostkowe w naszej ojczyźnie. Bardziej trafnych i do dzisiaj aktualnych tutaj słów ponad te chyba być nie może. A dlaczego? Bowiem, co już nieraz tutaj było mówione, doktryna Kościoła katolickiego, czyli tego Kościoła, który założył Chrystus Pan. Nie jakiś tam Luther, Zwingli, czy tam jakiś inny nawiedzony reformator, czy tam poświęciciel, których dzisiaj mamy bardzo dużo. Ale założył sam Chrystus Pan, druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży. I dlatego też tylko w tym Kościele jest cała prawda, cała pełnia prawdy. Czyli wszystko, cokolwiek odnosi się do nieba i do ziemi, do wieczności i do doczesności, do życia wewnętrznego, duchowego, jak i zewnętrznego, we wszelkich możliwych przejawach. I to jest niezmienne. A dlaczego? Bo Bóg jest niezmienny, jest nieodmienny, jest nieogarniony, nieobejmowalny. I dlatego też u Pana Boga nie ma, nie było czasu przeszłego, nie będzie czasu przyszłego, jest dzisiaj. Tam po prostu czasu nie ma. To jest wieczność. A więc ponad czasem i ponad przestrzenią, ponad tym wszystkim, tym całym, tymi burzliwymi odmętami dnia codziennego, w których żyjemy. Czy też inaczej mówiąc, ponad prozą dnia codziennego. I dlatego też właśnie to ciągłe odwoływanie się. Więc cokolwiek by się chciało, a tak powinno być, cokolwiek by się chciało uczynić, czy to poczynając od relacji męża, żony, żony, męża, narzeczonej, narzeczonego, odwrotnie, później dzieci do rodziców i odwrotnie, idąc dalej, życie rodzinne, później społeczne, gospodarcze, polityczne, stosunki takie czy inne, partie czy takie czy inne, o programach takich czy innych, to wszystko jest zmienne. Zależy od człowieka, od jego charakteru, od jego punktu widzenia, a najczęściej jeszcze od punktu siedzenia. No więc na czym, jak i co? Jakie się urzędy piastuje, dystynktoria dźwiga, władze i tak dalej. Więc to tym bardziej, to wszystko powinno być po prostu jakby odbicie i z drugiej strony odniesienie do tej stabilitas, tej niewzruszonej, tej niewzruszalności, którą jest Bóg. Tam się nic nie zmienia, bo się nie może zmienić. Bóg był, jest i będzie, mówiąc w wydaniu ludzkim. I tym bardziej nie ulegający jak przeszłości, tutaj w naszym pojęciu ludzkim, tak też i przyszłości, nie ulegający jakimkolwiek wpływom ludzkim. My się do Niego zwracamy, On jest z nami, jest tu obecny na Świętym Sakramencie, ba, nawet całkowicie nam się oddaje w Komunii Świętej, przyjmując Go do swej duszy. Ale to nie On ma się zmieniać, bo On się nie zmienia, tylko Ty musisz się zmienić. Ja muszę się zmienić. I to według wzorów Twoich, ale takich, które zostaną najpierw dokładnie uporządkowane i przesycone, przefiltrowane i to przez bardzo gęsty filtr, który niczego nie przepuści, właśnie tej cechy Pana Boga, Jego właściwości, czyli tej nieodmienności, Jego praw, przykazań, niezmienności i tym podobne. Znajomości z Panem Bogiem to możemy mieć mnóstwo, mówiąc po ludzku. Poczynając przez Matkę Bożą i naszych wszystkich świętych, patronów, aniołów, stróżów i tak dalej. Ale to, moi drodzy, proszę nigdy nie liczyć na to, bo byłby ktoś strasznie głupi, gorzej niż przysłowiowy dziurawy but, gdyby sądził, że w ten sposób Pana Boga do czegoś zniosi. Pan Bóg, Pana Boga nie trzeba zmuszać do niczego. Jeżeli jest dobro, to On to dobro jeszcze pomnaża. Łaska uświęcająca, wspomagająca. Natomiast cokolwiek nie tak jak trzeba, mowy nie ma. Bo Bóg jest dobry. Więc tak to wygląda, moi drodzy. I stąd też doktryna Kościoła jako jednego i jedynego Kościoła, Kościoła katolickiego, jest niezmienna w tych swoich zasadach. Inaczej mówiąc, tak na naukowo ortodoksja katolicka, czyli prawowierność. Nie ma. 10 przykazań Bożych, przekazania kościelne. Tak, 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 tak. Koniec. Nie ma dyskusji. Bo w przeciwnym razie, w
To moi drodzy, tak jak teraz żeśmy słyszeli w Sejmie taką zrobię małą dygresję w związku z tą ustawą antyaborcyjną, jak ta tam pani mówiła, żołądź to nie dąb. No a ty to kim jesteś? Mrówka? Mówiąc delikatnie. No więc właśnie. Także dochodzi się do takich absurdów. Więc odwrócenie się i próbowanie Pana Boga zmieniać, czyli stawiać siebie na Jego miejscu, powoduje totalny rozkład. Pan Jezus mówi wyraźnie, beze mnie, czyli bez Boga, nic nie możecie uczynić, nawet dychnąć. Proszę spróbować, to się dychnie, ale w gazie, w komorze gazowej, czy gdzieś tam w zastrzyku, czy gdzieś tam wyrzuconym i umierającym, czy jeszcze nawet w łonie matki, pod sercem matki. Zabijamy. Od co? Beze mnie nic uczynić nie możemy. Znaczy nie możecie, bez Pana Boga. Pamiętając, że natura ludzka została skażona i to bardzo przez grzech pierworodny. A u podstaw tego wszystkiego, czyli jakby odwrotnością tego stabilitas fundamentu, to jest po prostu pycha. To, że jest taka niesprawiedliwość, to, że się tyle grzmi dzisiaj o nierówności, o tym, że brakuje tego czy śmego i tam tak dalej. Owszem, to wszystko racja. To jest prawda. Ale problemem to jest nie to, że ktoś ma dużo, a drugi nie ma nic. Mówiąc najprościej, czyli nierówność społeczna. Albo ktoś jest bogaty, jakiś tam jest arystokratą czy w ogóle, a drugi po prostu ledwo sobie uświadamia, że jest człowiekiem. To nie w tym problem. Problem nie leży, przyczyna zła nie leży w naturze, powiedzmy, po stronie socjalnej i tym podobne, politycznej. Nie. Problem jest o wiele głębiej. To jest skutek skażenia natury ludzkiej. A to dokonała pycha. I czyli grzech. I jeżeli się nie mówi dzisiaj, to zawsze tak było w historii człowieka, jeżeli się przestało mówić o złu, czy nawet próbowało, tak jak lata, druga połowa lat 60. pamiętam, na fali tak zwanej postkoncilium posoborowej, szczególnie gro doradców soborowych z Karlem Ranerem i tam jeszcze jemu podobnymi, usiłowało po prostu ugłaskać zło, bo zło się nawróci. I wobec tego, czy szatan jest, czy nie ma, do dzisiaj te skutki odczuwamy. Akurat wtedy ta cała rewolucja seksualna i tym podobne. I mamy to dzisiaj to, co mamy. Więc wracając do punktu wyjścia. Otóż, moi drodzy, dlatego też tylko ta doktryna Kościoła katolickiego, nauka, niezależnie od tego, jak ją się interpretuje, bo różnie bywa, ale sama w sobie była, jest i będzie niezmienna. Bo cóż może człowiek tutaj uczynić, nawet mając wszelkie możliwe tytuły naukowe i mnóstwo prac? Pana Boga się nie zmieni, bo człowiek go nie obejmie, nie wymusi do tego i nie zmusi do tego, aby on zmienił zdanie w tym czy w tamtym. Jak jest nie zabije, to nie zabije. Jak nie mów fałszywego świadectwa, to nie mów. Koniec, nie ma dyskusji. To ty jesteś winny. Jakiekolwiek zło, które było, czy jest i będzie popełnione tu na ziemi, w naszym wymiarze ludzkim, czyli od poczęcia człowieka aż do jego naturalnej śmierci, to proszę pamiętać, źródłem tego jest pycha, a pycha siada nie na Panu Bogu, tylko siada na człowieku. Tylko. Nie na naturze. Znaczy nie, przepraszam, nie na florze, na kwiatach i tym podobne, czy tam na faunie. Ale siada konkretnie na człowieku, bo on jest koroną wszelkiego stworzenia. I dopiero to się później rozlewa na wszystko. Problem smogu, czy tamtego, czy głodu, braku ziemi i tym podobne. Tak jak tu od Pana Boga, od góry idzie ta stabilitas, tak tutaj od człowieka, czyli w odwrotnym kierunku, skażonego i uległego, czy ulegającego w takim czy innym wymiarze złu, wylewa się zło. I rozlewa się na wszystko. Tak to wygląda. I takim, powiedzmy, taką dewizą, takim określeniem, to tutaj, a szczególnie teraz dla naszych czasów, w którym nam przyszło żyć, a są bardzo ciekawe,
czyli bardzo nieszczęsne, tragiczne, bo tak to jest. Im czasy są ciekawe, bardziej ciekawe, pociągające, no to jest problem. Więc mianowicie niech posłuży zdanie, które użył kardynał Egidiusz de Viterbo, otwierając w przemówieniu, otwierającym posiedzenie Soboru Laterańskiego 5 1512 roku. Powiedział takie zdanie. Homines, po łacinie, no bo po łacinie się wtedy mówiło. Homines per sacra immutari pas est, non sacra per homines. Czyli ludzie powinni być przemieniani przez świętość, czyli górę, a nie świętość przemieniana przez człowieka. I to jest dramat nasz, moi drodzy, dopóki się tego nie zrozumie. To rozbicie, totalne rozbicie nastąpiło i skutek tego zamieszania wystąpieniem Lutra. Bowiem nikt do czasów Lutra, jak ludzkość istnieje, od Adama i Ewy, nikt nie odważył się wystąpić i po prostu, przepraszam, że użyję takiego określenia, bluzgając Bogu, powiedzieć, Bóg jest szatanem. Tylko Luter to zrobił. Odzieram, a tylko po to, żeby w cudzysłowie usprawiedliwić to, co wcześniej dokonał. Syndrom Judasza. Popełnił mord, popełnił przestępstwo i to podwójne, co było wtedy karane od razu obcięciem głowy. I tak jak Judasz widział, że popełnił zło, tak jak pisze w korespondencji do swoich przyjaciół, którzy mu, jak się dowiedzieli, że wstąpił do klasztoru, to mu po prostu zarzucili, przecież ty kompletnie powołania nie masz, nie jesteś żadnym teologiem, bo miał doktorat, ale z prawa i studiował prawo. No więc, to gdzież ty się pchasz przed ołtarz? No, a on wtedy właśnie, chwila szczerości, bardzo krótka, na papierze utrwalona do dzisiaj, bo można to przeczytać. Gdybym nie wstąpił, nie uciekł do klasztoru, to odrwaliby mi dosłownie głęb. Pycha. Tak jak Judasz. Judasz też zobaczył, że Pana Jezusa zdradził. To zabrakło pokoju. I to samo u Lutra. I skutki mamy tego do dzisiaj. Obdarcie człowieka, ogołocenie z wszelkiej świętości, jakiegokolwiek odniesienia do Pana Boga, do wieczności, do tego stabilitas. I dlatego jest tak, jak jest. Człowiek został sam, goły. Bardziej niż pod sercem matki, jeszcze przed urodzeniem. No i dlatego, moi drodzy, jeszcze raz powtarzam, w sprawach wiary i moralności nie może być kompromisu, nie może być jakiejkolwiek gdyban, jakiegokolwiek, powiedzmy, sposobu, czy tam chęci szukania, dogadywania się z inną stroną. Prawda jest prawda i jest jedna, niezmienna. Tak to wygląda. Pan Jezus mówi tak w Ewangelii Świętego Mateusza, 7 rozdziale. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. Wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę Wam, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Czyli nawiązując z powrotem do tej maksymy kardynała Egidiusza, to świętość ma nas przemieniać, nie siebie i tak dalej, w myślach, słowach i uczynkach. Czyli każdego dnia, rano i później na zakończenie wieczorem, stając przed Najwyższym, w ten sposób czesać, kontrolować siebie, jak najlepszy prokurator, nie patrzący na nikogo, czy tam oskarżycie, co było dobre, a co było złe, to ja jestem winien od siebie zaczynać. A jak powinno być, to właśnie patrząc na Najwyższego i na prawo Boże, to jak najlepszym luszcze, które człowieka nie oszuka. I nie możesz mieć pretensji, że twoja facjata, twoja twarz jest taka czy inna. Oto nie lustro jest winne, to ty jesteś winien, a ono wiernie oddaje. Dlatego jest zwierciadłem. Więc tak to powinno być. I dalej, Pan Jezus mówi,
Każdy, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, zebrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Bo powiadam wam, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie, czyli tego świata, elit, takich, jakie by tam one nie były, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I kiedy później ci uczniowie po tej pierwszej wyprawie misyjnej przyszli, wrócili do Pana Jezusa, a było 72, i opowiadali, nie, jak to tam uzdrawiali chorych i tak dalej, wypędzali duchy, i złe duchy uciekały i tak dalej. I kiedy Pan Jezus wygłosił drugą mowę, znaczy mowę eucharystyczną, zapowiadającą ustanowienie Najświętszego Sakramentu, po drugim cudzie, cudownym rozmnożeniu chleba, oni przyszli i powiedzieli: Panie, twarda Twoja mowa, czyli inaczej mówiąc, tego nie idzie słuchać, to za karcem staje. Pan Jezus nie dyskutował. Żadnej dyskusji, żadnego kompromisu, dialogu przy stole takim czy innym. Tylko jeszcze co? Odwracają się i zwracają do stojących obok 12 apostołów, zapytał: czy i wy też chcecie odejść? Czyli inaczej mówiąc, to też wam się nie mieści w głowie? Czy jak młodzi dzisiaj mówią, w pale, też wam za kalcem stoi? W ten sposób. To jest największym radykałem, największym fundamentalistą, mówiąc się naszym językiem tutaj ludzkim, to jest Pan Bóg. A nie jakiś tam fundamentalista taki czy siaki, jak to się dzisiaj popularnie określa. Pan Bóg jest. I jakiekolwiek próbowania cośkolwiek zmanipulować w tej materii, odwrócić ten porządek, moi drodzy, kończyło się tragicznie. Widzimy to na wyższe, choćby nawet. Skutki tego mamy do dzisiaj. Bo i całe oświecenie tak zwane, czy wcześniej renesans, później XVIII wiek, rewolucje, to i do dzisiaj, to gender tego, początki, korzenie tego są właśnie u Lutra. A więc ja tobie służył nie będę. Wbrew logice, wbrew prawu naturalnemu, wszystkiemu cokolwiek. Przecież to jest czarne jak smoła do kwadratu. Nie, to jest białe. Bo ja tak określę. No więc, i skutki tego lecą. I odbijają się już na całą wieczność. I dlatego też, moi drodzy, tutaj kończąc to nasze takie rozważanie, właśnie o tej cesze, o tym takim elemencie, który z jednej strony wyróżnia doktrynę Kościoła katolickiego, Matki Naszej, i która to cecha powinna przenikać wszelkie działanie, czyli wszystko, cokolwiek czynimy, powinno być przesiąknięte tą cechą, nie tym prądem, tym nurtem, tym stabilitas. No, bo tego dzisiaj nam najbardziej potrzeba. I też tutaj takim przykładem może być ta nasza świetlana przeszłość. Moi drodzy, czasy Królestwa Polskiego do pierwszego rozbioru 1772 roku. No więc czy to Boleca Chrobry, czy później te takie najwspanialsze postacie w historii Polski, Korony Polskiej tamtych czasów. Czy nawet później, kiedy już zaczęły się rozbiory, rozpad, Polska zniknęła na ponad 100 lat z mapy Europy i świata. To też właśnie postacie, choćby nawet jak ostatni prymas Królestwa Polskiego, na którego, że tak powiem, do dzisiaj mało się kto orientuje, nosi nazwę ulica, przy której jest Polska Telewizja, mieści się. A to przecież był ostatni prymas Królestwa Polskiego, autor iluś pieśni śpiewanych do dzisiaj. No więc rozpaczał żal, rozpacz, a jednocześnie nuta nadziei na zmartwychwstanie Polski. A wszystko, bo nawet umarł w Wiedniu, a nie w Polsce, dopiero stamtąd przywieziono ciało i to po wielu trudnościach wrócił do katedry prymasowskiej. No więc, moi drodzy, to samo przeświecało czy Sobieskiemu, czy w ogóle warto między innymi, choćby tak na koniec jeszcze wracając do tych pierwiastków królewskich, no bo król, jedna osoba, w ten sposób, rada i tym podobne, owszem, ale to on decydował, tak było. I tu między innymi do osoby króla Jana III Sobieskiego. Więc na pewno znamy, wiemy, to jest znane, nie jest tajemnicą,
że taką księgą, w cudzysłowie o Ewangelii, we wszelkich akademiach, wyższych uczelniach wojskowych, to jest Ankriege, czyli o wojnie, traktat, który napisał Clausewitz. I to jest dzieło fundamentalne, klasyka. Strategia, sposób, co to jest wojna, prowadzenie wojny i tym podobne. Ale mało kto wie, o ile w ogóle, że Clausewitz był Polakiem czystej krwi. Z ojca, taty i mamy Polakiem. I to dzieło, Ankriege, o wojnie napisał jako co? Jest to synteza wszystkich potyczek, jakie prowadził Sobieski. Jeszcze jako hetman, jako wódz i tak dalej, aż po Parkany. Bo Wiedeń to nie było to jego dzieło. Była pomoc tylko. Właśnie. I tutaj Clausewitz dokładnie to przeanalizował. I co ciekawe, że w tej analizie między innymi podaje najważniejszy element, jaki był, to, że król codziennie się modlił na kolana, różaniec odmawiał i tym podobne. A dopiero później pisał te swoje listy do swojej żony, królowej Marsylii. Tak to wygląda. Czy choćby weźmy pod uwagę tego stratega hiszpańskiego młodego, bo 20 chyba 3 lata miał, który dowodził pod Lepantą siłami zbrojnymi przeciwko flocie tureckiej, muzułmańskiej. Różaniec. Dzień wcześniej wszyscy otrzymali tego i modlitwa różańcowa. A więc to morale. To nie dyplomacja Zachodu i tym podobne dyplomacji, ale to właśnie to morale, czyli oparcie się na mocy Bożej, doprowadziło do tego, że do dzisiaj jest tajemnicą, przynajmniej tu w naszym wymiarze ludzkim, doczesnym. Dlaczego Sowieci opuścili Austrię? Skończyło się dosłownie równo 9 lat nowenny, czyli ostatni dzień, czyli równe 9 lat, dosłownie co do jednego dnia, odmawiania różańca, a żeby po prostu no, poszli sobie, zostawili tą Austrię. I następnego dnia, ni stąd, ni zowąd, ogłoszenie poszło, że Sowieci opuszczają Austrię, stawiając tylko jeden, jedyny warunek, bardzo dziwny, wręcz można powiedzieć śmieszny, żeby na placu Schwarzenbergu przy kościele świętego Karola Borromeusza, koronacyjnym cesarzy austro-węgierskich, żeby nie zniszczono pomnika sowieckiego. To stoi do dzisiaj i daje po oczach złotym sowieckim. Koniec. Więc moc modlitwy, a to wszystko oparte na tym stabilitas. Dlatego, moi drodzy, tutaj na końcu słowa świętego Piotra, kiedy Pan Jezus się zwrócił do nich i zapytał, czy wy też chcecie odejść, bo coś się wam nie podoba. I wtedy Piotr odpowiedział, nie zważając na to, czy rozumie, czy nie rozumie, ale skoro to mówi Bóg Najwyższy, to Panie, do kogóż my pójdziemy? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Dlatego tylko Ty masz słowa życia wiecznego. I na tym budując, wtedy można dojść do nieba i stanąć przed samym Najwyższym, będąc zarówno i królem, i politykiem, i księciem, i działaczem takim czy innym, i duchownym. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotens, Pacto in spe Visibilium omnium et invisibilibus et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum et ex Padre natum ante omnia secula meum leterorum mente lumine meum rerum crede opero genitum non fatum.
lato, passus et sepultus est, et esur exiter tia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius egni non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sancta catholica et apostolica Ecclesia, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Panie, pomoc przybytku tego, niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel, a w duchu nieprawości niechaj jej nie szkodzi. Niech sprowadzi pokój do jej domu i bezpieczeństwo w jej posiadłości. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z duchem Twoim. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Boskiej i wstawiennictwem świętych patronów naszych, ochraniaj Rzeczpospolitą naszą od wszelkich przeciwności, a gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich. Boże, Rządco i Panie narodu, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a Syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spójrz na szeroką i głęboką miłość ku braciom i najniższej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli zbudzić uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na studni Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojczyzna moja, do pracy ręką Twoją.
Wiadomość, że Jego Królewska Mość Wojciech Edward I to jest w prostej linii po mieczu, czyli po linii męskiej, bo tak się w genealogii liczy, potomek właściwie przedostatniego króla Stanisława Leszczyńskiego, zmarłego w Nancy, w Katarynii. Byłem tam. Dzisiaj jest rocznica właśnie gilotyny Ludwika XVI. Ludwika XVI, który był 1/4 Polakiem. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Bo to był wnuczek Marii Leszczyńskiej. Dzisiaj jest rocznica jego gilotynowania. Tak. Dokładnie, nie więc. Także pomódlmy się, jeżeli możemy za niego. Oczywiście. Dziękuję. I mianowicie byłem tam w kościele opieki Matki, nieustającej opieki Matki Bożej, tam jest jego grobowiec. Zresztą piękny pałac i całe to miasto Nancy, bo to jednak jest to jego dzieło, jednak wycisnął to piętno, czuć tą trochę Polskę i w ogóle, moi drodzy. Także tutaj nawiązując, a dzisiaj nam potrzeba tej stabilności, może stabilności swoją drogą, ale tej wewnętrznej, aby Polska była taka, jak była właśnie za dobrego, początki, czy później tutaj te wszelkie wysiłki króla Przemysła, nie, akurat on rozpoczął to zjednoczenie tego rozbicia, rozparcelowania Polski, to tak jak dzisiaj mamy na te euroregiony i w ogóle w tym bałaganie unijnym. I później Władysław Okietek, no wprawdzie no, był jak Łokieć, dlatego miał taki przydomek, ale był wielki duchem, bardzo pobożny. Później jego syn, Kazimierz Wielki z Uniwersytetem Krakowskim na czele. No i później ta wspaniałość, jaka Polska weszła, dynastię wprawdzie nie polską, no bo litewską i częściowo trochę i andegaweńską, no i tam jakiś procent też i polską, nie, bo przecież babcia królowej Jadwigi to była przecież Łokietku u nas w domu. No i teraz ten okres jagielloński, Kazimierza Jagiellończyka, no więc Polska od morza do morza, to było dopiero między morze. Mówiąc dzisiejszym, nie, to traktem cały ten czworokąt czy kwadrat, ten Wyszehradzki, to jest, można powiedzieć, dalekie blade odbicie. No i później jeszcze tutaj król Jan III Sobieski, największa chwała oręża polskiego, chodzi o wymiar królewski, no i tu się zaczyna już potem upadek, nie, śmierć króla Jana III Sobieskiego. No więc, także nawiązując do tych tradycji, a potrzeba nam, nie, dlatego też pomiędzy nimi IPN i w ogóle do bohaterów tamtych czasów. No i do tego stabilitas, bo tego najbardziej potrzeba, bo resztę to będzie się układało, jak będzie fundament dobry. Tego życzę królewskiej, jego królewskiej wysokości, towarzyszącym osobom i też obyśmy wspólnie ukraszali u Pana Boga Najwyższego, naszej Królowej, wszelkie łaski dla naszej ojczyzny, bo tego, czego nam potrzeba, to tej stabilizacji i wewnętrznej, i później zewnętrznej. I jeszcze ta Ludwika XVI. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i o
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczne odpoczynek razem dać, Panie. Na światło i wiekuista niech najmuć. Wieczne odpoczynek razem dać, Panie. Na światło i wiekuista niech najmuć. Wieczne odpoczynek razem dać, Panie. Na światło i wiekuista niech najmuć. Niech odpoczyna w pokoju wiecznym. Amen. My dziękujemy za święte słowa. Ad multos adnos. Czyli wiele, wiele lat, bo ci nie wszystkiego nie żyje.